Od nieudanej wyprawy do lasu minęła już prawie godzina, a Klaudia wciąż nie mogła się uspokoić. Nie wiedzieć czemu zaczęła przecierać ściereczką aparaty. Potem włączyła pralkę i włożyła do niej bieliznę pościelową. Nie chciała, żeby Pawłicz i Sali wracali, jakby jeszcze nie była gotowa na spotkanie z nimi. Potem wmówiła sobie, że jest głodna. Otworzyła pojemnik z samopodgrzewającym się posiłkiem, ale nie zjadła go, tylko wrzuciła do spalarki. Starała się nie patrzeć w okna, ale same jak na złość lazły jej w oczy na każdym kroku i las, wrogi i podstępny, podglądał każdy jej ruch. Dostała dreszczy. Klaudia nie wiedziała, że jest to pierwsza reakcja na ukąszenie śnieżnej pchły, ale czuła instynktownie, że dzieje się z nią coś złego i że jest to związane z jej wyjściem do lasu. Zbierało się na deszcz, ściemniło się, gęste chmury zawisły nad stacją. Porażona chorobą wyobraźnia podszeptywała jej, że drzewa ruszają się i podchodzą coraz bliżej domu, żeby wedrzeć się do środka. I kiedy z lasu wyskoczyła zakrwawiona małpa i rzuciła się w stronę kopuły, prowadząc za sobą straszliwe, białe potwory, właśnie takimi zobaczyła Kazika i szakale, potraktowała to jako próbę napaści lasu. Natychmiast otworzyła szafę, błyskawicznie wyjęła z niej aneblaster i zgodnie z instrukcją przygotowała się do obrony stacji przed napadem dzikich zwierząt. Robiła to wszystko szybko i mechanicznie, pokonując strach i obrzydzenie. Zwierzęta napadające na stację splotły się w kłąb i Klaudia zorientowała się z ulgą, że stacja ich nie interesuje i jest ciąg dalszy od wiecznej walki o istnienie, w której to walce małpie przyjdzie zginąć. Światło wewnątrz kopuły było włączone. Klaudia nie widziała więc szczegółów zaciętej walki. Pomyślała, że trzeba włączyć kamery i może by je włączała, ale czuła się coraz gorzej i nawet nie potrafiłaby powiedzieć, czy naprawdę widziała przez chwilę rozumne ślepia małpy, która przylgnęła do szyby iluminatora. Ciemny, pokrwawiony pysk rozpaczliwie poruszał wargami, jakby błagając o pomoc. Przerażona tym widokiem, lękając się mordy białego potwora, który pojawił się obok pyska małpy, Klaudia uniosła aneblaster, żeby wystrzelić w stwory, ale powstrzymała ją świadomość, że strzał naruszy szczelność kopuły i wpuści nieziemską mikrofaunę. Małpa dostrzegła jej ruch i błyskawicznie uskoczyła w bok. Klaudii wydało się, że dostrzegła w jej łapie nóż, a może po prostu był to długi pazur. Stworzenie upadło, białe potwory rzuciły się na nie. Widok był obrzydliwy. Klaudia nie chciała na to patrzeć, ale widziała w świetle błyskawic, że stworzenie to odniosło wrażenie, że pokryte jest nie sierścią, tylko strzępkami futrzanej odzieży, ale uznała to za igraszkę wyobraźni. Zdołało wyrwać się z pazurów białych stworów i pobiegło, przewracając się i znów się podnosząc, odgryzając się w przedśmiertnych drgawkach w dół ku jezioru. Staczając się po zboczu do jeziora i tracąc ostatnie siły, Kazik wciąż widział przed sobą przerażone oczy ziemskiej kobiety, pięknej, czystej, otoczonej blaskiem ziemskich, doskonałych przedmiotów, która celowała w niego z blastera. A szakale teraz już bez pośpiechu, jakby dla zabawy, gnały swoją ofiarę do szarej wody jeziora. Na statku Sali starała się nie odchodzić na krok od Pawłycza. Pawłycz był ponury, prawie się nie odzywał i wyglądał jak po ciężkiej chorobie. Dziwna rzecz, pomyślała Sali, typowy sangwinik. Sama przeglądała jego dokumenty, skłonny do kompromisów, podporządkowuje się autorytatywnym opiniom, szuka kompensacji w drugorzędnych sprawach. Sympatyczny człowiek, który nigdy nie zostanie liderem. Sali była intuicyjnie przekonana, że ostateczna decyzja co do losów Polusa zależy nie od przekonanej o swoich racjach Klaudii, ani od zbuntowanego Pawłycza, lecz od niej samej, od osoby, którą okoliczności podniosły do rangi superarbitra, chociaż nikt tego nie powiedział na głos, a nawet nie pomyślał o tym. Dlatego wstała jako pierwsza jeszcze przed świtem,
Przygotowała śniadanie i Pawłicz, który obudził się wkrótce po niej i zajrzał do kuchni, wcale się nie zdziwił, widząc, że ona również jest ubrana i gotowa do drogi. Zazwyczaj Sali chodziła po stacji w sarafanach lub luźnych sukienkach, niemodnych, ale wygodnych i kobiecych. Klaudia utrzymywała, że Sali jest jedyną osobą w dalekim zwiadzie, która ubiera się tak dziwnie. Sali powiedziała Pawłiczowi, że nie należy budzić Klaudii, która z pewnością nie spała przez całą noc i dopiero co się zdrzemnęła. Pawłicz nie oponował, rozumiejąc, że Sali kieruje się nie tylko troską o kierowniczkę wyprawy, lecz również niechęcią do tłumaczenia jej, dlaczego bez pytania wybiera się z Pawłiczem w góry. Pawłicz ponuro milczał, nic nie zjadł i bez słowa przeniósł do kutra pojemnik z implozivum. Zachowywał się tak, jakby był przekonany o konieczności wysadzenia Polusa w powietrze. Był na to niejako skazany, chociaż Sali wcale nie była o tym przekonana. Podejrzewała, że Pawłiczowi do otwartego buntu potrzebna jest jedynie szczypta katalizatora, jej przychylność. Sama jednak jeszcze nie wiedziała, czy mu tę odrobinę przychylności okaże. A na statku straciła głowę. Zdarzało się jej bywać na wielu wyprawach. Widziała, jak giną ludzie, znała potęgę wściekłego żywiołu i znikomość człowieka w porównaniu z tym żywiołem. Wiedziała, że statek jest martwy i to od bardzo dawna. Wiedziała, ale nie wierzyła. Dla niej statek był ciężko chory, leżał w szoku, ale życie pozostawiło na nim tak wyraźne ślady, że zniweczyć ich nie zdołał nawet wieloletni mróz tutejszych gór. Pomogła Pawłiczowi przenieść na pokład pojemnik z materiałem wybuchowym, ale westchnęła z ulgą, kiedy biolog zamiast w myśl instrukcji rozmieścić ładunki na całym statku porzucił pojemnik przy wejściu. Obeszli bez obciążenia cały statek. Zajrzeli do sterówki, do hibernatorni, a potem Pawłicz zaprowadził Sali do kabiny numer 44, w której stała kołyska. Urządzając tę wycieczkę, Pawłicz nie usiłował przeciągać Sali na swoją stronę. Co innego było mu w głowie? Sali widziała, że jej towarzysz wciąż czegoś szuka, czujny jak pies myśliwski. Badał w ostrym strumieniu reflektora podłogę przy wejściu. Potem długo przeglądał się pokiereszowanym, otwartym puszkom i rozdartym torebkom w zrujnowanym magazynie. Zszedł do garażu, w którym stał uszkodzony kuter planetarny i wślizgnął się do jego kabiny, gdzie spędził kilka minut. Sali nie wytrzymała i zapytała: Sława, znalazłeś coś tam? Już idę. Potem znów skierowali się ku otwartemu włazowi. Tylko szczyty gór wznosiły się nad szarą oponą chmur pokrywającą szczelnie wszystkie doliny i przepaście. Opona drgała, poruszała się, przesuwała się na zachód, jakby jakiś kapryśny gigant ciągnął ją w tamtą stronę. Sali wyobraziła sobie, jaka zawierucha musi panować pod warstwą chmur i aż się wzdrygnęła. Ale tutaj wiatr wiał równo i spokojnie, więc Pawłicz odrzucił przyłbicę hełmu. Sali poszła za jego przykładem i natychmiast mroźne powietrze wdarło się jej do płuc. Nawet w oczy zrobiło się jej zimno. Ale kasku nie zamknęła. Powietrze, choć mocno rozrzedzone, niosło czystość i świeżość, za którą płuca tak bardzo tęskniły. Pawłicz odpiął od pasa płaskie, matowe pudełko przyrządu, którego Sali przedtem nie widziała. Wziąłem bioindykator, powiedział. Przeszukamy dolinę. Z jakiegoś względu był pewien, że Sali chętnie będzie mu towarzyszyć. A rozkaz? Sali chciała powiedzieć wybuch, ale to słowo nie przeszło jej przez gardło. A jak ty uważasz? Uważam, że nie ma co się z tym spieszyć, odparła. Niczego nie będę wysadzał, powiedział Pawłicz z miną dzieciaka, który za nic nie odda schwytanego właśnie chrabąszcza. Sali jeszcze raz przekonała się, jaki wciąż z niego malec i uśmiechnęła się. Co cię tak śmieszy? Zdziwił się Pawłicz. Ja nic. Zdajesz sobie naturalnie sprawę z tego, że Klaudia, chociażby z szacunku dla samej siebie, zamelduje o niewykonaniu rozkazu. Ja też nie pozwolę tutaj niczego zniszczyć. Nie o to chodzi.
ona zamknie przed tobą kosmos. Wiem, wiem, Pawłycz wyprostował się gwałtownie. Przyrząd matowo połyskiwał mu w ręku. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jesteś gotów zrezygnować z kosmosu? Sali, kochanie, nie gadaj głupstw. Rzecz nie w rezygnacji lub w zgodzie. Co ty byś na moim miejscu zrobiła? Wymigujesz się. Tu stoi pojemnik. Działaj. Zrobiłabym to samo, co ty. Wobec tego uziemią nas razem. Resztę swoich dni spędzimy w domu. Nic strasznego. Głupi jesteś i dlatego cię kocham, powiedziała Sali. Pawłycz zszedł po trapie, który przywieźli ze sobą. Śnieg pod włazem był zdeptany, ale wiatr szybko zawiewał ich ślady. Zamknij hełm, bo się przeziębisz, krzyknął z dołu. Sali zeskoczyła i z wysokości 3 metrów zapadła się po pas w śnieg. Ledwie się z niego wygrzebała. Było jej wesoło, bo wiedziała, czego ma się trzymać. Była pewna, że podjęli właściwą decyzję. Jeśli oni opuścili statek, powiedział Pawłycz, trzymając bioindykator w wyciągniętym ręku, czego jestem prawie pewien, to musieli próbować wydostać się z gór w dolinę, do lasu. Zimą było to zadanie niewykonalne, ale oni nie mieli innego wyjścia. Jeśli mam rację, to któregoś z nich znajdziemy pod śniegiem. Wesoły nastrój Sali natychmiast się ulotnił. Nie trzeba, powiedziała błagalnie. Jednak Pawłycz już zataczał bioindykatorem krąg, uważnie patrząc na strzałkę, zupełnie jakby jej nie słyszał. Potem, powiedziała Sali, nie dzisiaj. Zostaw ich w spokoju. Nie rozumiesz, odezwał się Pawłycz. Muszę wiedzieć, w którą stronę poszli. Dlaczego? Pawłycz zauważył, że strzałka drgnęła i wolno ruszył po śnieżnej skorupie w tę stronę. Sali szła obok niego. Bo jednak mogli się stąd wydostać. Nie bądź naiwny, to niemożliwe. Sali, kochanie, przenosisz na innych ludzi swoje własne emocje. Tobie ta planeta wydaje się śmiercionośna. Jesteś przekonana, że bez skafandra nie da się na niej przeżyć nawet minuty. Myślisz tak, ponieważ mieszkasz w komfortowym pomieszczeniu, oddychasz sterylizowanym powietrzem, pijesz wyjałowioną wodę. Wyobraź sobie jednak, że nie masz wyjścia. Albo śmierć, albo adaptacja. Lepsza w takim wypadku byłaby śmierć, powiedziała Sali z przekonaniem. Śmierć nigdy nie jest lepsza. Strzałka drgnęła i przesunęła się w lewo. To zupełnie jak zabawa w zimno-ciepło, powiedziała nagle Sali. Ten aparacik niestety ma bardzo niewielki zasięg, odparł Pawłycz. Zresztą został umyślnie tak skonstruowany, żeby nie zacierać obrazu przy mnogości obiektów. Wiesz, bioindykator wymyślili alpiniści, ratownicy. Początkowo dzięki niemu odnajdowano ludzi zasypanych przez lawiny. Tutaj... Pawłycz zatrzymał się przed łagodnym wzniesieniem. Potrzymaj. Oddał bioindykator Sali, a sam zaczął rozgrzebywać rękawicami śnieg. Sali odwróciła się, bo nie chciała zobaczyć tego, co się za chwilę ukaże. Dziwne, powiedział Pawłycz. W jego głosie brzmiało tylko zdziwienie, nic więcej, więc Sali się odwróciła. Pod śniegiem zobaczyła żółtawą sierść. Leżało tam jakieś wielkie zwierzę, coś w rodzaju białego niedźwiedzia. Kiedy tu wrócimy, powiedział Pawłycz, odkopiemy go do reszty. Po co? Z 2 oczywistych powodów, mój aniele, odparł Pawłycz. Po pierwsze, jest to zwierzę nieznane nauce, a po wtóre, muszę się dowiedzieć, w jaki sposób zginęło. Jednak będzie potrzebna łopata.